Spoczność! Spocz! Znowu! Tomasz Detlaff, który za chwilę odda, przekaże meldunek o gotowości strażaków do zawodów sportowo-poczajniczych wójtowi gminy Puck, panu Tadeuszowi Puszkarczukowi. Generalnie, proszę Państwa, zawody gminne, później powiatowe, to przede wszystkim okazja do mobilizacji, do intensywnego szkolenia pożarniczego, oczywiście zmierzające do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, jak również jest, te zawody są okazją do oceny stanu wyszkolenia pożarniczego naszych jednostek. Generalnie oczywiście zawody przyczyniają się do popularyzacji wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Stan obecnie 5 drużyn kobiecych, 14 drużyn męskich, 15 drużyn męskich. Czołem strażacy! Czołem! Wszystkim życzę zdrowej rywalizacji, obojętnie na jakich motopompach dzisiaj jedziecie. Budzi to dużo emocji, ale wyszkolenie to jest podstawa i myślę, że najlepsi dzisiaj zdobędą najlepsze miejsca. Życzę powodzenia. I proszę Państwa, już pierwsza drużyna Pułczyno wystartowała. Tutaj, proszę Państwa, oczywiście liczy się przede wszystkim szybkość, ale również poprawność, a także umiejętność przekazywania sobie tej pałeczki sztafetowej, którą w tym przypadku jest właśnie prądomiksa. I tutaj oczywiście nie wolno, Państwo widzą takie zakratowane tutaj odcinki. To jest tak zwana strefa zmian. Tutaj nie można przekraczać i właśnie w tej strefie trzeba bezwzględnie przekazać sobie pałeczkę, czyli prądomicę. I już pierwsza sztafeta, pierwsza drużyna ukończyła swoją konkurencję. No proszę Państwa, strzelno zyskało 67,4 sekundy. Jak co roku, od kilkunastu już lat odbywają się gminne zawody ochotniczych straży pożarnych. Jest to okazja do zaprezentowania swoich umiejętności i oczywiście jest to niesamowita rywalizacja wśród jednostek ochotniczych straży pożarnych gminy Puck. Już mieliśmy sztafetę, gdzie rzeczywiście rezultaty są niesamowite i po raz kolejny Swarzewo potwierdziło swoim wynikiem 58 sekund niesamowitą formę. Te ćwiczenia pokazują, że gotowość naszych strażaków do niesienia pomocy w każdej sytuacji jest bardzo wysoka. I chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym ochotnikom za to, że ćwiczą, że biorą udział w różnych akcjach i szkolą się. Na pewno będzie to przydatne w takich lub innych sytuacjach, oby jak najmniej. Ale na pewno tą wysoką gotowość bojową dzisiaj prezentują nam na zawodach. Panie Wójcie, czy można powiedzieć, że gmina Puck stoi mocno, jeśli chodzi o ochotnicze straże pożarne? Umownie. Tak, niedawno odbyły się obóz ochotniczych straży młodzieżówki. Było 25 drużyn. Jest to niesamowita ilość. Dzisiaj mamy 15 drużyn ochotniczych straży pożarnych i 4 drużyny dziewczęce. Jest to olbrzymia armia w gminie, około 1000 zaangażowanych, czynnych strażaków.
Czym zawdzięczamy ten piękny strój pana wójta dzisiejszego na dzisiejszej imprezie? Czy jest pan strażakiem? Jestem strażakiem, ochotnikiem OSP Łebcz i honorowym członkiem OSP Leśniewo. Dzisiaj po raz pierwszy rzeczywiście ubrałem mundur. O, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. I już wystartowało strzelanie. Każde zawody strażackie gminy Puck budzą wielkie zainteresowanie. Przyjeżdżają oczywiście mieszkańcy z danych miejscowości, koledzy, koleżanki i dopingują. Widać to pomimo trochę takiej pogody, że bardzo dużo ludzi przyjechało, żeby dopingować swoje załogi. Czy pan wójt ma swoich faworytów? Faworyci to sami się pokazują. Ja jestem ciekawy, czy po raz kolejny OSP Swarzewo zajmie pierwsze miejsce. Po pierwszej części wskazuje na to, że Swarzewo ma szansę po raz kolejny, chyba po raz czwarty czy piąty, zająć pierwsze miejsce. Zwracam uwagę na sędziów podnoszących chorągiewki. To jest bardzo istotne. Drużyna z Łebcza należy do jednej z czołowych naszej gminy. A więc proszę Państwa, teraz nietypowa sytuacja. To jest druga drużyna OSP Strzelno. Na miejscu jak na razie czwartym. Przypominam, prowadzi Swarzewo 58,9, na drugim miejscu Łebcz 62 sekundy, a na trzecim miejscu Strzelno pierwsze 62,5. Czwarte Strzelno B 63,6. Bojówka jest tą częścią najbardziej widowiskową i budzącą najwięcej emocji. I jeszcze jest ten moment z sprzętem, z motopompą, odpali, czy dobrze poda wodę, czy to wszystko będzie sprawnie. I to budzi bardzo dużo emocji, pozytywnych oczywiście emocji. Czy straże pożarne w gminie Puck są dobrze zaopatrzone w sprzęt? Myślę, że mamy bardzo dobrze wyposażone jednostki, z tym, że mamy trochę starszy sprzęt, jeżeli chodzi o samochody. I tutaj przydałoby się powoli generalnie taka zmiana na nowsze modele, ale za tym idą też pieniądze. Mamy 15 jednostek w gminie i to jest też mały problem, ale powoli myślę, że ten poziom sprawności na pewno, który mamy, zabezpiecza też nasze potrzeby. Thank you.
Witam, jestem Aneta Bąk, dowódca sekcji OSP Strzelno, damskiej drużyny. Byłam właśnie tutaj dzisiaj, się zgromadziliśmy tak w Stwarzewie na boisku, żeby rywalizować pośród tam różnych drużyn. Jest podzielone tak na grupy kobiece i męskie. No i ogółem tak fajnie nam, miło spędzamy czas tutaj w gronie strażaków, ochotników oczywiście. A powiedz mi, a może jesteś strażakiem? Trzeci rok to już leci mój akurat. Dziewczyny już są tam dłużej, już rywalizują od ponad 5, także jest wszystko pomału. Jakie to projekty mam? Sztafetę, jest to bieg 7x50 metrów i bojóweczka właśnie tutaj z wodą, co widzieliśmy przed chwileczką, tak? Właśnie robiliśmy 46 sekund, miałyśmy z groszem. Nie jest to zadowalający dla nas wynik, bo miałyśmy lepsze, ale na powiatowych będzie na pewno o wiele lepiej. To będzie już wystartowało już żółto. Ostatnia drużyna przygotowuje się do startu, OSP nie ruszyła. Tam króciutki komunikat, prośbę jednego z uczestników naszej imprezy, ażeby samochód Audi GPU 4R08 i również Seat 1. Startują strażaczki z Mieroszyna, a my prosimy strażaków z Wrocławia o przygotowanie się do startu na torze numer 1.